Wody Podkarpackiego o nieodpłatne przekazanie gminie Tarnobrzeg prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Tarnobrzegu obręb Nagnajów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 500/46 o powierzchni 34,29 ara w celu realizacji zadań własnych gminy związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały poddaje się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego. Posiada również pozytywną opinię Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miasta. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Dziękuję. Wszyscy radni obecnie sali oddali głos. Bardzo proszę o wynik. Wysoka Rada, głosowało 17 radnych, 17 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przechodzimy do rozpatrzenia projektu drugiej uchwały w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok. Dołącza do nas pan radny, tak więc chwilkę damy szansę, żeby dostał pilota i wpisał się na listę. Dziękuję, a więc jeszcze raz uchwała numer 2 w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok. Na podstawie artykułu 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz artykułu 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Tarnobrzega na 2017 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci uchwały. Upoważnia się prezydenta miasta do podziału środków finansowych na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta. Wysoka Rada, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego i również wszystkie cztery komisje merytoryczne Rady Miasta, więc Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Zdrowia, Rodziny, Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu i Komisja Techniczno-Inwestycyjna opiniowały projekt uchwały. Wszystkie cztery opinie do uchwały są pozytywne. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rada, otwieram dyskusję nad tą uchwałą. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Norbert Mastalerz. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, pewien znany portal będzie miał co liczyć, albo się po prostu zwrócić do biura rady, żeby mu udostępniono informacje, jak długo trwały moje wystąpienia. A to tak tytułem takiego żalu, bo to po prostu jest dziennikarstwo schodzi na psy, tak, spsiałe dziennikarstwo. Ale drodzy Państwo, do meritum sprawy odnosząc się, a z dystansem, bardzo przepraszam, ja na komisji nie zapytałem, dyskutowaliśmy o stanicy harcerskiej, bardzo dobrze, o finansowaniu z programu, bo harcerze na to zasługują. Punktami jedna rzecz, od 2011 roku z tego programu finansowaliśmy rozbudowę monitoringu, według tam pewnych ustaleń z Komendą Miejską Policji zakładaliśmy plus minus 52 lokalizacje kamer
na terenie miasta tak, żeby od momentu, gdyby była jakaś kwestia napadu, no względy bezpieczeństwa, wjazd, wyjazd z miasta, przez te 4-5 lat, chyba z tego co wiem, powstało 30 kilka kamer na światłowodach Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, której płacimy ekwiwalent. Ja mam świadomość tego, że to są koszty dla miasta, że Spółdzielnia Tarnobrzeska nie robi to non-profit, tylko krótko mówiąc, budżet miasta pokrywa koszty energii i jakby dzierżawy światłowodu. Natomiast moje pytanie jest takie, czy do prezydenta miasta, czy oznacza, że rezygnujemy już z budowy monitoringu, zakończyliśmy ten proces, czy będziemy go finansować z jakichś innych źródeł? Bo przez 5 lat, również chyba z tego co pamiętam, w 2015 roku, no, budowa systemu, rozbudowa systemu monitoringu, który i zarówno prokuratura, jak i Komenda Miejska Policji chwali, że to było bardzo dobre no, wydatkowanie publicznych środków, jeśli chodzi o też prewencję, tak? Zapobieganie zjawiskom patologicznym, ale również możliwość no, łatwiejszego śledztwa, dochodzenia w razie jakichś zdarzeń, już nie mówię o tych najgorszych, ale zagłuszania ładu porządku publicznego. Czy wobec braku w tej uchwale zapisu o kamerach monitoringu oznacza to, że zakończony został temat budowy monitoringu? Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Nawet nie zakończę. Tak, bardzo proszę. Pan prezydent, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak faktycznie jest, że w 2017 roku 200 tysięcy złotych pójdzie faktycznie tylko i wyłącznie na Lchowiec. Z tych pieniędzy, z pieniędzy Komisji Alkoholowej nie przewidujemy rozbudowy monitoringu na 2017 rok. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Bardzo proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przycisk zielony. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przycisk żółty. Dziękuję. Chyba wszyscy radni już obecnie dali głos. Proszę o wynik. Wysoka Rada głosowało 18 radnych, 18 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnej uchwały numer 3 w porządku obrad. Jest to uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. Takie uchwały mamy dwie, więc żebyśmy wiedzieli, o której rozmawiamy. Jest to ta uchwała, która w paragrafie pierwszym zaczyna się od działu 600 i tam jest kwota 112 901 zł. A więc uchwała numer 3 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. I Wysoka Rado, przechodzę do paragrafu 3 uchwały. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 22 grudnia 2015 roku tabela numer 3, załącznik numer 1 i załącznik numer 2 otrzymują nowe brzmienie określone w załącznikach numer 1, numer 2, numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta Tarnobrzega. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rada, uchwała posiada pieczęć pracy prawnego. Również zaopiniowały ją 4 komisje. Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Zdrowia, Rodziny, Ochrony Środowiska, Komisja Techniczno-Inwestycyjna. Wszystkie 4 opinie są pozytywne. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rada, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przycisk zielony. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przycisk żółty. Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. Wysoka Rada głosowała 18 radnych, 18 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przechodzimy do rozpatrzenia projektu 4 uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 57 paragraf 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. Paragraf 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Tarnobrzega. Paragraf 2. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie artykułu 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf 4. Traci moc uchwała Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wysoka Rada, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego, posiada również pozytywną opinię Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rada, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Dziękuję. Proszę o wynik. Wysoka Rada, głosowało 18 radnych, 18 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przechodzimy do rozpatrzenia uchwały nr 5, zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wydawnictwa samorządowego spółka ZOW w Tarnobrzegu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litera G ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej i uchwały Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez prezydenta miasta Tarnobrzega, Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wydawnictwa samorządowego spółka ZOW w Tarnobrzegu wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie 1 dotychczasowe wyrazy 335 udziałów zastępuje się wyrazami 1335 udziałów. Wyrazy o wartości 16 750 zł zastępuje się wyrazami o wartości 66 750 zł oraz wyrazy 33,15% kapitału zakładowego zastępuje się wyrazami 44,35% kapitału zakładowego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rada, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego, posiada również pozytywną opinię Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta. Bardzo proszę o planszę dyskusji. Pan prezydent, tak? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wycofuję projekt uchwały. Przepraszam, nie zrobiłem tego na samym początku, ale powiem tak, że wziąłem sobie do serca słowa prezydenta Jana Dziubińskiego, że warto poszukać dodatkowych udziałowców i w trakcie akurat trwania sesji, a takie rozmowy wcześniej trwały, w trakcie trwania sesji osoba, która jest zainteresowana powiedzmy wejściem z kapitałem, powiększeniem tego kapitału zakładowego, zadzwoniła do mnie. Wcześniej też prowadziła takie rozmowy, tutaj pan prezes Pintal może potwierdzić, też rozmawiała z nim, wyraziła chęć powiedzmy dokapitalizowania spółki. W następnym tygodniu będą trwały rozmowy. Mam nadzieję, że zakończą się pozytywnie. Także ja powiem tak, jeżeli chodzi o ten projekt uchwały, to nie jest tak, że ja chciałem spółkę wydawnictwa samorządowe ratować, a więc to nie jest tak, jak mówiono, że chcemy się pozbyć akurat spółki, która nie jest rentowna i przynosi cały czas straty, ale no nie do końca mogliśmy sobie pozwolić na dokapitalizowanie. Jeden, dwa dni chyba po tym, jak za pierwszym razem Wysoka Rada podjęła taką uchwałę, że nie zgodziła się na sprzedaż. Spotkałem się z panem prezesem Wacławem Pintalem. Wówczas rozmawialiśmy też na temat pomysłów. Nawet dzisiaj też pan prezes przedstawił kolejne pomysły na to, w jaki sposób tą stratę zminimalizować. Ja też dałem kilka pomysłów, co miasto może zrobić, żeby te straty były mniejsze. Także przepraszam i mam nadzieję, że akurat z nowym udziałowcem dogadamy się i
i już więcej problemów w tygodniku nadwiślańskim nie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście, Wysoka Rado, zgodnie ze statutem, bez względu na moment sesji, mamy to wprost wpisane w statucie, wnioskodawca uchwały może wyjść, poprosić o ściągnięcie takiej uchwały, więc jak najbardziej pan prezydent jest autorem tej uchwały, tak więc uchwała zostaje ściągnięta, nie trzeba nad tym nawet głosować. W takim razie gratuluję tylko i wyłącznie, że znalazł się ktoś, kto chce wesprzeć tygodnik, to naprawdę cieszy. I cóż, w takim razie uchwała zostaje ściągnięta z porządku obrad. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnej uchwały, uchwały numer 6 w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi uchwały. Wykonanie uchwały poda się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rada, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego, posiada również cztery opinie Komisji Finansowo-Budżetowej, Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Techniczno-Inwestycyjnej. Wszystkie cztery opinie do uchwały są pozytywne. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rada, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa Rady chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Bardzo proszę, Pan Radny Sławomir Partyka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, żałuję, że w tym momencie nie ma Pana Prezydenta, bo mam apel. Na pewno nie mam tak wspaniałych możliwości przekonywania jak Pan Prezydent Jan Dziubiński w poprzedniej uchwale, ale słowo rozsądku przeważyło i się cieszę. Wracając do tej uchwały. Bardzo dobrym pomysłem było moim zdaniem i rozmawiałem z organizacjami pozarządowymi i sam też działając cieszyłem się, że jest coś takiego jak w konkursie konkurs na wkład własny. To znaczy kwota, niewielka kwota, 20, 10 tysięcy, żeby organizacje aplikując do innych konkursów niż konkursy miejskie, a tam wkład własny to jest 20-25%, skończyły się 5-10, takie cuda albo 100% finansowania. Organizacje utrzymują się ze składek członkowskich, to jest po 5 zł, po złotówkę od osoby, więc uważam, że jest to zasadne. No i o co mogę prosić? O pewnie autopoprawkę. Czy jest taka możliwość znalezienia tych kilku czy kilkunastu tysięcy i wprowadzenia tego punktu do programu konkursowego jako konkurs na wkład własny? Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Nie mam akurat pana prezydenta. Pani skarbnik, tak? Nie? No bo pan radny nie zgłosił poprawki do uchwały. Rozumiem, że poprosił pana prezydenta o ewentualnie... Tylko teraz tak, panie radny, czy tutaj w tym mamy sensie, że wchodzi, że... Do programu. To nie jest do uchwały, tylko do programu. Ale w programie tutaj mamy zapis odnośnie wkładu własnego, w którym... No właśnie. Rozumiem. Proszę Państwa, no powiem tak, no Pan Radny nie zgłosił poprawki do uchwały, czyli nie mamy formalnie żadnej poprawki. No nie ma pana prezydenta, który formalnie jest autorem uchwały i też no tylko... Słucham? No ma, ale nie zgłosił. Że pan radny złożył wniosek do programu, a nie do uchwały.
Panie radny, no powiem tak. Uchwałę musimy rozpatrywać, bo nie ma pana prezydenta, nie złożył pan poprawki, więc w tym momencie no, nie mamy nad czym dalej debatować. Jedynie co mogę zaproponować, to ewentualnie tutaj co koledzy radni podpowiadają. Myślę, że nawet jak uchwalimy dzisiejszy program, to nie ma problemu, żeby na przyszłej sesji, jeżeli będzie taka wola prezydenta, żeby po prostu wprowadzić tą zmianę po prostu. Tak więc no, no to jest jedyne chyba w tym momencie rozwiązanie, które możemy przyjąć. No, musimy dalej rozpatrywać uchwałę. Dobrze, to w takim razie jesteśmy po dyskusji. Bardzo proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Dziękuję. Czekam, bo jeszcze na jeden głos. Jest, bardzo proszę o wynik. Wysoka Rada głosowała 18 radnych. Przepraszam, 19 radnych. 18 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rada, uchwała nr 7 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Na podstawie artykułu 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Ogłasza się tekst jednolitej uchwały z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Ogłoszenie, o którym mowa w ustępie pierwszym, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miasta Tarnobrzega, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Załącznik do uchwały, o którym mowa w paragrafie pierwszym, ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Paragraf 3. Uchwała, wykonanie uchwały poddaje się prezydentowi Miasta Tarnobrzega. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rada, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego. Posiada również pozytywną opinię Komisji Techniczno-Inwestycyjnej Rady Miast. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rada, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. Wysoka Rada, głosowało 19 radnych, 19 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przechodzimy do projektu 8 uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Tarnobrzega. Na podstawie artykułu 12 punkt 1 i artykułu 92 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w związku z artykułem 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne Rada Miasta Tarnobrzega uchwala następuje. Paragraf 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych obowiązujący na terenie miasta Tarnobrzega od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia 7 stycznia 2018 roku, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ustala się harmonogram pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wysoka Rado, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego, posiada również pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Rodziny, Ochrony Środowiska. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Bardzo proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Dziękuję. Proszę o wynik. Wysoka Rado, głosowało 19 radnych, 19 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przystępujemy do rozpatrzenia projektu 9 uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje.
Wysoka Rado, przechodzę do paragrafu 3 uchwały. W uchwale budżetowej miasta Tarnobrzega na rok 2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 22 grudnia 2015 roku tabela nr 3, tabela nr 4, załącznik nr 1, załącznik nr 2 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 4 uchwały. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. Paragraf 5. Wykonanie uchwały poddaje się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego, posiada również 3 opinie Komisji Finansowo-Budżetowej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Techniczno-Inwestycyjnej. Wszystkie 3 opinie do uchwały są pozytywne. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych w tej sprawie? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki, przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki, przycisk żółty. Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. Wysoka Rada, głosowało 19 radnych, 19 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przystępujemy do rozpatrzenia projektu 10 uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji dla prowadzonych na terenie miasta Tarnobrzega przez osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 12 punkt 11 i artykuł 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykułu 80 ust. 8a i artykuły 90 ust. 8a i ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Paragraf 1. Prowadzone przez osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną na terenie miasta Tarnobrzega ponadgimnazjalne szkoły publiczne i niepubliczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu miasta Tarnobrzega w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego słuchacza kursu kwalifikacyjnego, kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Tarnobrzega. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. Wysoka Rada, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego, posiada również 2 opinie Komisji Finansowo-Budżetowej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Obie opinie do uchwały są pozytywne. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rada, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Bardzo proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki, przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki, przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki, przycisk żółty. Dziękuję. Proszę o wynik. Wysoka Rada, głosowało 19 radnych, 19 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przystępujemy do rozpatrzenia ostatniej, 11 uchwały skierowanej na dzisiejszą sesję w sprawie ustalenia trybu udzielania rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Tarnobrzega przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 12 punkt 11 i artykuł 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykuły 80 ust. 4 i artykuł 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu miasta Tarnobrzega dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, przedszkoli specjalnych, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów przedszkolnych w specjalnych szkołach podstawowych, szkół,
internatów, zorganizowanych w szkołach realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, placówek, o których mowa w artykule 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków, o których mowa w artykule 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, ośrodków, o których mowa w artykule 2 pkt 5 oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Prowadzonych na terenie miasta Tarnobrzega, bo tutaj oczywiście mamy kontynuację, czyli ustala się tryb udzielania rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu miasta Tarnobrzega dla publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie miasta przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielanie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób realizacji dotacji. Oczywiście nie będę czytał całej uchwały, bo myślę, że nie ma takiej potrzeby. Przechodzę do paragrafu 7 uchwały. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf 8. Traci moc uchwała Rady Miasta Tarnobrzega z 14 stycznia 2016 roku w sprawie trybu udzielania rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Tarnobrzega przez inne niż miasto Tarnobrzeg osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Paragraf 9 uchwały. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. Wysoka Rado, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego. Posiada również dwie opinie komisji, Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Obie opinie do uchwały są pozytywne. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Wysoka Rado, otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przycisk żółty. Dziękuję. Wszyscy radni, którzy są obecnie na sali, oddali głos. Bardzo proszę o wynik. Wysoka Rado, głosowało 16 radnych, 16 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, wyczerpaliśmy punkt 7 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 8, sprawy bieżące. I tutaj mamy dwie sprawy do rozpatrzenia, Wysoka Rado. Pierwsza sprawa. Mam tu pismo skierowane do Wysokiej Rady przez Pana Prezydenta i już Państwu odczytam, żebyście Państwo wiedzieli, w jakiej sprawie. Na podstawie paragrafu 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, w załączeniu przedstawiam opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 13 października 2016 roku dotyczącą potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej, wraz z informacją Prezydenta Miasta o wyznaczonych podmiotach na terenie miasta Tarnobrzega, w których wykonywana będzie przedmiotowa praca w 2017 roku. I tutaj na początek opinia dotycząca potrzeb Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej. Na podstawie podstawa prawna opinii to jest paragraf 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna. Wskazanie podmiotów, w których w 2010 roku wykonywana była kara ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych na podstawie orzeczeń zapadłych w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu oraz liczba skierowanych do pracy na rzecz tych podmiotów. I jeżeli chodzi o miasto Tarnobrzeg, takie prace były wykonywane w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Frejera w Tarnobrzegu i tutaj było 200 skazanych. I tutaj mam jeszcze, dotyczy tej właśnie opinii Sądu Rejonowego. Tutaj Pan Prezydent odpowiedział i to oczywiście musi być informacja dla Wysokiej Rady.
Stosownie do Pana opinii z dnia 13 października 2016 roku dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu za okresie wykonywania prac przez skazanych w ramach kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej uprzejmie informuję, że w 2017 roku aktualne pozostają podmioty wyznaczone zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych i są to Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o., Rejon Dróg Miejskich Spółka z o.o., Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Frejera w Tarnobrzegu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu. Taką informację winny byłem przedstawić Państwu Wysokiej Radzie. To jest tylko i wyłącznie informacja. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, Wysoka Rado, do Rady, do mnie jako przewodniczącego wpłynęło pismo, właściwie wniosek Pana Prezydenta, aby rok 2017 był rokiem Alfreda Frejera. Oczywiście to pismo skierowałem do Komisji Oświaty. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana Prezydenta i w związku z tym chciałbym odczytać teraz to stanowisko Rady, które już ewentualnie musimy po prostu przyjąć. Znaczy musimy przyjąć, ewentualnie na którym będziemy, otworzę oczywiście dyskusję, bo chciałbym, żeby Państwo radni mogli się wypowiedzieć i ewentualnie później głosowali. Stanowisko Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie uznania roku 2017 w Tarnobrzegu rokiem Alfreda Frejera. Na podstawie paragrafu 3 Statutu Miasta Tarnobrzega po zapoznaniu się z wnioskiem Prezydenta Miasta Pana Grzegorza Kiełba z dnia 21 października 2016 roku w sprawie ustanowienia roku 2017 w Tarnobrzegu rokiem Alfreda Frejera oraz po przeprowadzeniu dyskusji na sesji w dniu 24 listopada 2016 roku Rada Miasta Tarnobrzega postanawia, co następuje. Poświęca się rok 2017 w Tarnobrzegu Alfredowi Frejerowi, wybitnemu polskiemu lekkoatlecie, urodzonemu w Tarnobrzegu, który zasłynął imponującymi wynikami w sporcie zarówno dla naszego miasta, jak i całej Polski. W przyszłym roku mija 90. rocznica jego tragicznej śmierci, co jest bardzo dobrą okazją do uczczenia pamięci tego znamienitego sportowca oraz przybliżenia mieszkańców Tarnobrzega jego sylwetki. Rada Miasta Tarnobrzega uznaje zatem rok 2017 rokiem Alfreda Frejera. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Otwieram dyskusję nad tym stanowiskiem. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad stanowiskiem. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stanowiska, bardzo proszę o podniesienie ręki, przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przycisk żółty. Dziękuję. Pani radna Anna Pekar głosowała? Jest, dobrze. Bardzo proszę o wynik. Wysoka Rado, głosowało 18 radnych, 18 głosów za. Stwierdzam, że rok 2017 będzie w Tarnobrzegu rokiem Alfreda Frejera. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, a więc punktu 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji. Bardzo proszę Pana Prezydenta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan Radny Witold Zyk złożył 5 interpelacji. Te wszystkie 5 interpelacji życzył sobie, żeby je odczytać, a więc zacznę je odczytywać. Pierwsza interpelacja w sprawie, czy podjęte zostaną działania mające na celu powstanie nad jeziorem Tarnobrzeskim Podkarpackiego Centrum Wioślarstwa i Kajakarstwa. W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie podjęcia działań mających na celu powstanie nad jeziorem Tarnobrzeskim Podkarpackiego Centrum Wioślarstwa i Kajakarstwa informuję, że zadanie zgłoszone przez Pana Radnego o nazwie budowa torów wioślarskich i kajakarstwa górskiego wraz z zapleczem treningowo-szkoleniowym dla wioślarzy i kajakarzy nad jeziorem Tarnobrzeskim o wartości 10 milionów złotych zostało ujęte w opracowanym lokalnym programie rewitalizacji miasta Tarnobrzega na lata 16-23. Realizacja budowy Centrum Wioślarstwa i Kajakarstwa jest możliwa do realizacji po wykonaniu podstawowej infrastruktury liniowej, to jest dróg, oświetlenia, kanalizacji i tym podobnie i uregulowaniu spraw własnościowych terenu.
Jednocześnie informuję, że gmina planuje w latach 2018-2019 ubiegać się w ramach programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie realizacji niżej wymienionych inwestycji, które będą służyły zbudowaniu na obszarze wokół Jeziora Tarnobrzeskiego podstawowej infrastruktury liniowej i rekreacyjnej. To jest po pierwsze rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, etap pierwszy. Wartość projektu 11 milionów złotych. No pozwolę sobie nie odczytywać w Tak jest. Po drugie, rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, budowa ulicy Plażowej. Wartość projektu 6 milionów złotych. Po trzecie, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na rewitalizowanym obszarze miasta Tarnobrzega wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Wartość projektu 8 milionów złotych. W przypadku budowy Centrum Wiaślarstwa i Kajakarstwa należałoby wykonać studium wykonalności projektu, które obiektywnie i racjonalnie określi jego mocne i słabe strony oraz możliwości i zagrożenia z nim związane. Zasoby, jakie będą niezbędne do realizacji projektu oraz oceni szansę jego powodzenia. Interpelacja druga w sprawie informacji, kiedy rozpocznie się remont uliczek osiedlowych przy ulicy Kopernika. W odpowiedzi na pana interpelację w sprawie informacji, kiedy rozpocznie się remont uliczek osiedlowych, informuję, że w dniu 3 listopada 2016 roku zawarta została umowa z wykonawcą, którym jest przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Interbet Kosikowski Tadeusz. W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie budowy stanowisk postojowych, jednak powyższe uzależnione będzie od warunków atmosferycznych, które warunkować będą postęp w realizacji tych robót. Termin umowny wykonania całego zakresu robót w zakresie wcześniej wymienionej inwestycji określony został na 18 lipca 2017 roku. Interpelacja trzecia w sprawie terminu rozpoczęcia remontu ulicy Wiślnej. W odpowiedzi na pana interpelację informuję, że w roku bieżącym nie zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie miasta Tarnobrzega na wykonanie remontu ulicy Wiślnej. Remont zostanie określony po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta Tarnobrzega na lata kolejne. Interpelacja czwarta w sprawie rozwiązania problemów z parkowaniem w centrum miasta poprzez stworzenie miejsc parkingowych na rynku głównym miasta w części przylegającej do jego północnej części. W odpowiedzi na pana interpelację informuję, że w roku bieżącym zostanie wykonany projekt stałej organizacji ruchu dla osiedla Stare Miasto. W projekcie tym będą stworzone dodatkowe miejsca parkingowe na rynku głównym miasta oraz przyległych terenach. Wdrożenie tego projektu planuje się w 2017 roku po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta na wymieniony rok. Interpelacja piąta w sprawie, czy projekt pod nazwą wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim zostanie uwzględniony w projekcie budżetu miasta na rok 2017. W odpowiedzi na pana interpelację, w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wydatki zaplanowano w miarę możliwości finansowych budżetu miasta. Obejmują one najbardziej niezbędne dziedziny życia miasta, zarówno w zakresie wydatków bieżących, społecznych, jak i wydatków inwestycyjnych ograniczonych do najbardziej celowych oraz inwestycji w części realizowanych przy udziale środków unijnych RPO w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz inwestycji, na które planowane jest uzyskanie dofinansowania. Ponadto informuję, iż wyżej wymienione zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zasady i tryb przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega na rok 2017 ustalone zostały w załączniku do uchwały z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tarnobrzega dotyczących budżetu miasta na rok 2017. W paragrafie 7 ustęp 1 wyżej wymienionego załącznika mówi, paragraf 7 ustęp 1 wyżej wymienionego załącznika mówi nam wprost, iż o wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego decydują w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańcy. Zgodnie z paragrafem 7 ustęp 13 i ustęp 13 punkt 1 załącznika projekty, które otrzymały największą liczbę głosów, wybrane zostaną do realizacji w ramach budżetu miasta na 2017 rok, przy czym po pierwsze, w przypadku projektów ogólnomiejskich do realizacji będą zostały projekty, które uzyskały w głosowaniu największą liczbę głosów w całym mieście oraz których suma rzeczywistych kosztów projektów nie przekracza puli środków przewidzianych w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok dla projektów ogólnomiejskich wskazanych w paragrafie 3 ustęp 2 punkt 1, czyli 400 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na projekty ogólnomiejskie. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych
W roku bieżącym wygrał projekt budowa pod nazwą budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Litewskiej i Bema na kwotę 400 tysięcy złotych i na tą jego realizację zostaną zabezpieczone środki w budżecie miasta Tarnobrzega na rok 2017. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezydentowi. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 10, a więc interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Bardzo proszę o planszę do zgłaszania się w sprawie interpelacji, zapytań i wniosków. Bardzo proszę, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos. Bardzo proszę, pan radny Witold Zych. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja tutaj jeszcze w formie uzupełnienia, nie wiem, być może nie zaznaczyłem, ale też jeszcze jest była jedna interpelacja, Pan Prezydent nie przeczytał, dotycząca, którą składałem w sprawie powstania w Tarnobrzegu Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. Jest krótka odpowiedź, więc pozwolę sobie przeczytać. Odpowiedzi na pana wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu powstanie w Tarnobrzegu Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia informuję, że zgodnie z artykułem, tu nie będę cytował, publiczne szkoły artystyczne zakłada i prowadzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Oczywiście idea powstania takiej szkoły w Tarnobrzegu znajduje moją akceptację i poparcie, jednakże realizacja przekracza kompetencje samorządu terytorialnego na poziomie miasta na prawach powiatu. Z całym szacunkiem, panie prezydencie, bo to już kolejna interpelacja, tak jak złożyłem w sprawie tego slipu z strony Wisły, bo mieszkańcy chcieliby korzystać z tego slipu i tam chodziło o oczyszczenie i zrobienie. Od państwa otrzymałem odpowiedź, że slip nie jest na terenie miasta, więc nic nie będziecie robić. No, slip jest, wiadomo, że jest instytucji państwowej, zarządu tam melioracji, prawda, w Rzeszowie i tak dalej. No to jest kwestia tylko uzgodnienia i udostępnienia tego slipu i czegoś zrobienia. Tak samo tutaj no, odpowiada pan, że jest pan za, ale pan no, nic nie może zrobić, no bo to nie pana kompetencje. No panie prezydencie, no naprawdę, no nie chcę tu jakichś słów użyć, no ale ideą interpelacji jest to, żeby władze miasta wystąpiły, pojechały, porozmawiały, wystosowały pismo, porozmawiały, że jest taka konieczność, że mamy dużo młodzieży, która się tu kształci, jest dużo szkół prywatnych, że jest zapotrzebowanie i chcemy, żeby taka szkoła powstała. Chodzi o to, żeby wystąpić. No, szary obywatel jak ja, czy ktoś inny z tym nie wystąpi. No, musi być takie stanowisko władz miasta. Przecież to by były miejsca pracy dodatkowe dla Tarnobrzeżan. No, trzeba, ja mam nadzieję, że pan mimo takiej odpowiedzi no, chyba wystosuje jakieś pismo, czy podejmie jakąś rozmowę na poziomie ministerstwa w tej sprawie. No bo przecież to chodzi głównie o to, o tą możliwość porozmawiania z ministrem kultury, czy wystosowania pisma do niego, że jest taka i taka sytuacja. No, niech pan spojrzy na rynek, jak dużo jest szkół prywatnych, muzycznych, gdzie dzieci się kształcą. Wspomniałem tutaj wcześniej, przecież mają Stalowa Wola, Mielec ma szkołę drugie stopnie, ale to przede wszystkim mamy warunki i mamy, chodzi o miejsca pracy, o prestiż miasta, ale głównie o miejsca pracy. Każde miejsce pracy na każde dziecko będące w szkole muzycznej ministerstwo płaci. Przecież to są pieniądze. Jeżeli będziemy mieć drugi stopień, będą dodatkowe dzieci, dodatkowe pieniądze, dodatkowe etaty. Więc tu głównie chodzi o miejsca pracy. Mam nadzieję, że ta odpowiedź, że znajduje pana akceptację i poparcie, jednakże realizacja przekracza kompetencje. No oczywiście, że przekracza. No przecież wiemy, że pan tego nie zrobi, tylko trzeba. Chodzi o, idea jest taka, żeby pan zabiegał o to i złożył przynajmniej jakąś propozycję. Mam nadzieję, że mogę liczyć na to, że ze strony miasta podejmie pan jakieś działanie
próbujące przynajmniej jakieś pismo do ministerstwa w tej sprawie wystosować. Dobrze, dziękuję. Naprawdę jestem pod wrażeniem tych oklasków, jakie pan prezydent dostał dzisiaj. Także chyba pierwszy raz taki sukces. Wszyscy są szczęśliwi. Ja też chciałbym panu zaklaskać. Ale wie pan, kiedy ja zaklaskam? Na pewno, wie pan, właśnie chcę wrócić do tematu wód siarczkowych. I no, wielokrotnie ten temat był poruszany. Ja tutaj podjąłem próbę jakby wprowadzenia jeszcze do budżetu dodatkowo tego projektu, do projektu budżetu. No ale tutaj jakby nie zostało to zaakceptowane przez komisję. No ale to był jeden z etapów, które tutaj, który w moim planie tutaj przekonywania pana prezydenta w tej sprawie był ważny, bo przypomnę, w lecie pan prezydent wypowiedział te słowa, że prawda, to jest nasza przyszłość, że chce pan założyć, stworzyć ten zespół, że będzie pan realizował to zadanie. Pytałem dlaczego, co się stało. Pan powiedział, że dojrzał do tego wszystkiego. No ale od lata można by jakąś analogię. Dojrzał pan jako piękne jabłko do tej sprawy, a potem przez ileś miesięcy jakby w zamrażalce pan był. I teraz pytanie, czy pan zostanie wyciągnięty z tej zamrażalki i będzie tym dojrzałym owocem, który coś dobrego zrobi dla naszego miasta. Szczerze mówiąc, panie prezydencie, ja się dziwię panu, bo nie mogę tego racjonalnie zrozumieć, że ma pan taką ważną rzecz, taką no nasze bogactwo naturalne i pan przez tak długi czas nic nie chce w tej sprawie zrobić. Oczywiście pomijam to, że na początku kadencji, na tej fali optymizmu pan zlecił to opracowanie PIG-owi, Państwowi Instytutowi Geologicznemu, które było bardzo ważne, za co panu wielokrotnie dziękowałem, ale potem wielokrotnie spotykałem się z panem, wielokrotnie pewne rzeczy ustalaliśmy, że zespół powstanie no, za tydzień, za dwa tygodnie i tak mijały miesiące, mijały bardzo duży okres i nic się z tej sprawy nie działo. Panie prezydencie, no słowa właściwie nic nie znaczą. Po czynach człowieka się ocenia i poznaje. No i mam nadzieję, że no przy okazji tych moich wniosków, żeby w budżecie uwzględnić, no była wczoraj tak dosyć burzliwa dyskusja, która dla mnie wydaje się być może jakimś dobrym znakiem przełomowym, bo pan przewodniczący rady, pan Kamil Kalinka stwierdził, że jak mi pan przyprowadzi inwestora, który wyłoży miliony i będzie ten basen, będzie da pieniądze na odwiert i basen, to od jutra zaczynamy. Ważne słowa. Będę trzymał pana przewodniczącego Kalinkę za słowo. A to dlaczego? Ponieważ pan prezydent dobrze wie, że już od lata jest ten inwestor, który się z panem wielokrotnie spotykał. Mówię tutaj o dyrektorze Siarkopolu, panu Januszu Paruzelu, który deklarował chęć i w dalszym ciągu deklaruje chęć współpracy z miastem, chęć wyłożenia pieniędzy. Ale dla każdego inwestora, czy to będzie prywatny, czy to będzie państwowy, w tym wypadku jest to bardzo no, korzystne dla nas, bo to jest firma Siarkopol, gdzie pracują tarnobrzeżanie, która no, w tej chwili nie jest w stanie likwidacji i ta firma chce zainwestować pieniądze właśnie w dokonaniu zrobienia tej inwestycji. I wydawałoby się, no trzeba by no, z otwartymi rękami przyjąć takiego inwestora. No ale już od lata mijają te miesiące i pan nic w tej sprawie nie zrobił. I to jest, no tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy pan mi odpowie, no, ale mogę pana wpytać wprost, dlaczego, czym się pan kieruje, dlaczego pan tego nie zrobił. No ale myślmy o przyszłości, bo to jest jakby istota. Ja nie chcę tutaj pewnych rzeczy wypominać. I co? Wiecie panie, no mamy działkę, na którym dokonałby się ten odwiert.
powiedzmy wycena, nie wiem, powiedzmy 3 miliony kosztować. I ten inwestor, czyli Siarkopol, chce pójść w współpracę z miastem, stworzyć rodzaj spółki, gdzie miasto wkłada swój kapitał, czyli to jest grunt, powiedzmy 3 miliony, a on deklaruje 12 milionów. Wybudowanie basenów, hotelu i co? Właśnie, pytanie, co się będzie dalej działo? Jest ten inwestor, tutaj panu przewodniczącemu Kalince mówię, jest, który chce te miliony zainwestować. I teraz, ja chciałem, żeby tu pan prezes, pan dyrektor Janusz Pazury przyszedł tu na sesję, publicznie to o tym powiedział i to zrobił. I no, nastąpiła zmiana planów. Być może dobrych planów, ale opinia publiczna powinna też o tym wiedzieć, że ma dojść do spotkania pana prezydenta, pana Janusza Paruzela i pana przewodniczącego Kamila Kalinki. I pytanie, co się wydarzy na tym spotkaniu? Czy to jest, będzie ten przełomowy moment, gdzie panowie wszyscy dojdziecie do porozumienia i postanowicie no już no dość tego wszystkiego, dość tych przepychanych, dość tych tutaj, nie wiem, walk ze mną. To, że mnie nie lubicie, to wszyscy wiedzą. Ale ja panie radny, jestem... powiem panu tak. Wysłuchuję to bardzo długo. Jestem bardzo cierpliwy dzisiaj, bo naprawdę nie chcę, żeby pan znowu, nie chcę używać jakiego słowa, dobrze, mówił, że jest pan wielce poszkodowany i atakowany przez wszystkich, ale są pewne granice. Naprawdę. Dobrze, panie przewodniczący, wycofuję słowo, że mnie nie lubicie. Właśnie, bo zmierzam do czego? Bo to nie jest ważne. Ważne jest dobro i przyszłość naszego miasta. I mam nadzieję, panowie, że jak się spotkacie na tym spotkaniu, że tam zapadną przełomowe decyzje i że wspólnie postanowicie, że trzeba z tą sprawą iść do przodu. I dlatego tutaj w mojej interpelacji, bo oczywiście tutaj, tak jak panu powiedziałem prezydentowi, no nie słowa, tylko czyny są ważne, zadam takie pytanie. Czy podejmie pan współpracę z KZP Siarkopol w zakresie wykorzystania naszego bogactwa naturalnego, jakim są wody siarczkowe? I pytanie dotyczące tego spotkania. Kiedy odbędzie się pana spotkanie z dyrektorem Siarkopolu, Januszem Paruzelem, z udziałem przewodniczącego Rady Miasta, Kamilem Kalinką? Wracam tutaj jeszcze do zespołu. Chciałbym to mieć jakby wszystko na piśmie. No być może przez ten miesiąc, kiedy pan odpowie, już będą ważne i ważne decyzje, że panowie coś ustalicie i te pytania mogą być nieaktualne. Kiedy powoła pan zespół do wykorzystania wód siarczkowych rejonu Tarnobrzega? I jeszcze jeden temat właśnie pokazujący no, brak tej chęci jak do tej pory jakichkolwiek działań w tym zakresie. Bo ja przypominam sobie, jak był uchwalany plan zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem. Tutaj przeprowadziłem rozmowę, bo oczywiście nie było sensu blokować tej uchwały. I miała zaraz potem wpłynąć projekt uchwały, który zmienia plan zagospodarowania przestrzennego tak, żeby można było dokonać odwiert. I to wiele miesięcy minęło i nic się w tej sprawie nie stało. Czyli kiedy złoży pan zapewniany wcześniej projekt uchwały dotyczący zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad Jeziorem Tarnobrzeskim, umożliwiającej wyznaczenie obszaru i terenu górniczego zgodnie z normami prawnymi zawartymi, w szczególności w ustawie dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawie z dnia 27 marca 2004 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To są takie pytania, które tutaj w tej sprawie skieruję. Mam ogromną nadzieję, że to spotkanie panów zgodnie z tym, co pan przewodniczący Kalinka powiedział na komisji, że jak będzie inwestor, który wyłoży pieniądze, zaczynamy jutro. Więc jak się spotkacie, ten inwestor z całą pewnością to potwierdzi i mam nadzieję, że w końcu zaczniemy coś robić dla miasta w tej sprawie. Dobrze, to jest jakby pierwsza moja interpelacja. Kolejny temat, który chciałem poruszyć,
Ja tutaj pytałem wcześniej o sytuację naszego dworca kolejowego. Otrzymałem odpowiedź i interpelację na ten temat. I zobaczyłem w prasie informację dotyczącą działań PKP, które są planowane w najbliższych latach do roku 2023 roku. I tam między innymi znajdujemy takie zdanie, tutaj cytuję Marek Michalski, członek zarządu PKP. Pracując przez ostatnie miesiące zinwentaryzowaliśmy nasze potrzeby inwestycyjne i z 570 czynnych dworców, którym zarządzamy, wytypowaliśmy 464, które wymagają prac inwestycyjnych. I no, ja naturalnie chciałem dowiedzieć się, czy wśród tych 464 dworców jest, no mamy tu 570 na 400, no niewielka różnica. Jest nasz dworzec tarnobrzeski, naszego miasta, byłego miasta wojewódzkiego. No i zajęło mi to troszkę czasu, musiałem złożyć jakby pismo tam w sprawie informacji publicznej w tej sprawie. No i mam tutaj Państwo, zapoznam z odpowiedzią. Szanowny Panie, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 listopada, które zostało rozpatrzone jako wniosek o udostępnienie informacji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie informuję, że dworzec w Tarnobrzegu na dzień dzisiejszy nie znajduje się na liście 464 obiektów dworcowych, które PKP planuje zmodernizować do 2023 roku. Z poważaniem, Anna Jakubowska, Biuro Zarządu Polskie Koleje Państwowe. No, szczerze mówiąc, jest to taka przykra informacja dla naszego miasta, ponieważ no, wydawałoby się, że nasze byłe miasto wojewódzkie jakoś znajdzie uznanie zarządu PKP i uwzględnione zostanie w tym planie długoterminowym i będzie wyremontowane. Stąd moja prośba, tutaj interpelacja do pana prezydenta w związku z tym faktem nieznalezienie się naszego dworca na tej liście. Uprzejmie proszę pana prezydenta o podjęcie działań, czy to w formie kontaktu, czy listownego, czy może umówienia się z zarządem PKP SA i przekonania ich o konieczności, o uwzględnienia naszego dworca w planach inwestycyjnych PKP w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej. Mówię to na podstawie, ponieważ ta lista z tego pisma, które otrzymałem, tutaj jest taki zwrot, że dworzec w Tarnobrzegu na dzień dzisiejszy nie znajduje się na liście. Być może na dzień dzisiejszy, być może ta lista nie jest zamknięta i można spróbować podjąć jakieś rozmowy w tej sprawie i być może Tarnobrzeg mógłby być ujęty w tym planie. Na pewno by to dla miasta było bardzo ważne, jeżeli by tu z tych funduszy, bo to będą różne fundusze europejskie, które już PKP planuje na te działania, jakby ten nasz dworzec znalazł się na tej liście. Także apeluję do pana prezydenta o jakąś próbę podjęcia działań i przekonania zarządu PKP o uwzględnieniu naszego dworca na tej liście i próby jakby jego zmodernizowania. Jest druga interpelacja. Jeszcze pozwolę sobie tylko, bo tu miałem zaznaczoną sprawę dotyczącą jeszcze jeziora Tarnobrzeskiego, bo dochodzą też do mnie głosy, no jeżeli by powstała ta spółka z udziałem Siarkopolu, miasta, no, że wiele osób byłoby zainteresowanych, nie wiem, wykupieniem obligacji czy udziałów, akcji w takiej spółce. Jeżeli by było sformalizowane jakieś działanie, by był zespół, można wtedy zacząć występować z tego, co mam informację, że można by uzyskać pieniądze od funduszy ochrony środowiska, czy tu wojewódzkiego, czy głównego. Tak podobnie było w innych miejscach. Tam pieniądze są na takie działania. Także to tylko jakby wspominam, że nie są problemem pieniądze przy tej inwestycji. Także mam nadzieję, że to spotkanie
który się odbędzie, będzie jakimś przełomowym i na następnej sesji będę mógł też tutaj panu prezydentowi zaklaskać, tak jak inny. Jak dzisiaj pan prezydent potrafił rozwiązać problem, który tutaj narastał z pożytkiem dla wszystkich i dla naszego miasta. Kolejna interpelacja. Tutaj no, mieszkańcy, wracam do jeszcze budżetu, mieszkańcy pytają mnie na Facebooku głównie, bo też w tę taką formę tutaj komunikację z mieszkańcami używam, że i proszę o informację, udzielenie informacji, jaki jest dokładny zakres prac, który jest planowany do wykonania w ramach zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Litewskiej za kwotę 400 tysięcy. No, mieszkańcy trochę są, no nie wiedzą naprawdę, jaki pan był tu projekt, potem pan prezydent powiedział, że to jest pierwszy etap. No i tak naprawdę nie wiemy, co za te 400 tysięcy mieszkańcy mnie pytają o to, jakby mógł pan prezydent czy odpowiednie służby sprecyzować, jaki odcinek, dokładnie ile metrów, odkąd, dokąd będzie w ramach tych 400 tysięcy wykonane. Jeszcze jedna ostatnia interpelacja, drobna. Ja interesuję się też, no zawsze często jeżdżę na rynek. No właśnie, tu zapomniałem jeszcze o jednej napisać rzeczy, no ale to przy okazji właśnie rynku może powiem słownie, bo mamy wszyscy kłopoty komunikacyjne właśnie w okolicach rynku naszego, gdzie no kolejki samochodów usytuowane są aż do wiaduktu. I no głównym problemem jest tutaj to, że piesi, którzy przechodzą przez przejście na rynek, no jak mrówki przechodzą i blokują właściwie ruch. No i moja propozycja do pana prezydenta jest, nie wiem, postawić jednego człowieka czy pracownika tam tego targowiska, czy kogoś przeszkolonego z takim znakiem stop i po prostu zatrzymywać ludzi, dać przejechać samochodom przez 30 sekund, potem wpuścić ludzi i te problemy komunikacyjne nam się rozwiążą. No to jest tylko parę godzin w momencie funkcjonowania tego rynku, tam nie musi on stać tak długo. No tak jak dzieci idą do szkoły o 8 rano, prawda, stoi tam przez godzinę taka osoba i wtedy on by zatrzymywał, samochody przejeżdżały, potem ludzie by przechodzili, a tak ludzie wchodzą jeden za drugim, a samochody stoją i korki są po sam wiadu. To jest proste rozwiązanie i być może się uda, to nie precyzuję, ale tutaj taki chodzi mi o to, że też tarnobrzyżanie, tu chyba była mowa na sesji na ten temat, chodzi o takie małe targowiska osiedlowe, gdzie ludzie mogliby handlować produktami, prawda, czy owocami warzywnymi, żeby takie miejsca wyznaczyć w targowiskach. No na przykład w Warszawie, no czytałem, interesowałem się tym, tam jest ogromna ilość takich miejsc, które są w ten sposób wykorzystywane. I u nas są, wydaje mi się, że to chyba są takie dzikie te miejsca, gdzie ludzie stają, ale żeby sformalizować pewne działanie. No mam nadzieję, panie prezydencie, na rozwiązanie tego tematu, ponieważ słuchałem pana obietnic z kampanii wyborczej i pan tam w jeden z punktów dokładnie to mówił, co ja w tej chwili, że pan takie miejsca zorganizuje. No, nie chcę wypominać, że już 2 lata, prawda, jest, no, proszę nie odbierać tego złośliwe. Nie no, 2 lata pan już jest kandydatem. Pomagam panu realizacji pana programu wyborczego. Także mam nadzieję, że tutaj uważnie patrzę, co pan obiecał mieszkańcom i tu pomogę panu może pomóc. Bo takie małe targowiska, na przykład w wielu miastach się cieszą wielką... przydatne są. No czego mamy chodzić do tych Biedronek, do tych Lidli różnych, jak można dać ludziom zarobić i można pewne rzeczy takie podstawowe sobie kupić od ludzi, którzy mamy tutaj sam zagłębie przecież owocowe, no i różne są produkty. Wyznaczyć właśnie takich parę miejsc. Także dziękuję panie prezydencie za to. Chciałbym, żeby to spotkanie, które pan odbędzie, no nie wiem kiedy, ale żeby było przełomowe,
żebym za miesiąc mógł panu tutaj zaklaskać, bo pora już skończyć to wszystko, te wszystkie rzeczy. Mamy inwestora, mamy pieniądze. Naprawdę, chyba pan chce być zapamiętany przez mieszkańców. Ma pan szansę, żeby być zapamiętany jako ten, który to zrobił, rozpoczął, a nie ten, który, nie wiem, no place zabaw i te otwiera. Ma pan naprawdę wielką szansę tak przejść do historii jako osoba, która naprawdę coś zapoczątkowała ważnego. Wspólnie z panem przewodniczącym Kamilem Kalinką, który powiedział, że zaczynamy od jutra, bo pieniądze są, inwestor są, jest. Także może pan... Ja tego, panie radny, nie powiedziałem. No przecież było tylu świadków. Nie powiedziałem, że pieniądze są. O tym mówię. Ja powiedziałem, to nie, pan powiedział, że jak będzie inwestor, który ma pieniądze, to pan od jutra zaczyna. Ale tak jak mówię, tłumaczę, może to było to brakujące ogniwo. Pan przewodniczący Kamil Kalinka, jak w Czech się spotkacie, ruszymy do przodu. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan radny Robert Popek. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, ja mam taki wniosek. Składam wniosek o zamontowanie lustra drogowego w Mokrzyszowie na skrzyżowaniu ulicy Sportowej z Grzybową, bo mieszkańcy się o to upominają. Takie lustro jest na równoległej drodze do Sportowej na ulicy Grzybowej i ono bardzo się sprawdziło i taki prosiłbym o w miarę możliwości zamontowanie. Następny, jest to już mój drugi wniosek, bo w poprzednim budżecie nie znalazły się środki na wykonanie oświetlenia ulicy Sienkiewicza Bocznej. Tam wiem, że jest tam problem i tam nie jest tylko, zakres prac nie polega tylko na zamontowaniu samych opraw, ale tam trzeba doprowadzić, ale wiem, że są jakieś pieniądze, być może się uda to zrobić. Tam nie ma ani jednego oświetlenia, dopóki jest piekarnia otwarta, czy tam ten zakład przewijania silników. Tamte drogi są oświetlone do tych godzin, do których one pracują, te zakłady. Później już jest ciemno. Także ten jeden. I korzystając też z okazji, to chciałbym podziękować panu prezydentowi za, bo tydzień, miesiąc temu na poprzedniej sesji nie miałem okazji, za wykonanie ulicy Zamkowej oraz ulicy Leśnej. No i co się z tym wiąże? Tak jak rozmawialiśmy z prezydentem Brzozowskim przy objazdach, zostały wybudowane perony przystankowe. I mieszkańcy też mówią, że no jeżeli są już te perony, ta droga tak wygląda, to chcieliby, żeby tam na tych peronach postawić wiaty przystankowe. Już nie mówię o jakichś dużych wiatach, takie jakie są na terenie miasta, ale takie krótkie, wąskie, żeby tam te parę, 4-5 osób w nich się mogło schować przed deszczem czy śniegiem. I też jeszcze chciałbym jedną wiatę przystankową, którą też byliśmy na objeździe na wiosnę, bo tam na ulicy Sienkiewicza zostały powymieniane wiaty przystankowe na nowe, na jednej zatoczce nie zostały wymienione, bo tam też nie ma miejsca bardzo, ale z boku powinna się zmieścić wiata wąska, taka jaka została na ulicy Szpitalnej, przy szpitalu zrobiona, to myślę, że tam spokojnie można by ją było ustawić. Także dziękuję. Dziękuję panu radnemu bardzo. Proszę, pan radny Dariusz Bożek. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowna rado. Ja właściwie to może w punkcie powinienem następnym wystąpić, co nieco, jednak chcę podziękować za tygodnik. Nie będę się odzywał, myślę, że słowo dziękuję jest tu wystarczające i nie będę musiał bić piany w przeciwieństwie do. Natomiast myślę także, że ten pomysł z rokiem Alfreda Frejera to jest pomysł bardzo dobry, dlatego że mamy tych zapomnianych bohaterów Tarnobrzega i myślę, że mimo iż jedna ze szkół nosi jego imię, to jednak warto o tym człowieku wspominać. A teraz do rzeczy.
Panie Prezydencie, 30 czerwca 2016 roku w tej sali głosowaliśmy nad studium uwarunkowań. I pytanie moje tyczy tego właśnie momentu. Tam nie było dużo kontrowersyjnych rzeczy, natomiast było pytanie o drogę przez Zwierzyniec. Ja wtedy wystąpiłem w imieniu grupy mieszkańców i w tej chwili pytanie od tej grupy nadal jest aktualne. Ponieważ było zapewnienie, że w październiku, listopadzie będzie możliwość przeprowadzenia zmian w tym studium. Moje pytanie brzmi, czy te prace zostały podjęte, na jakim one są w tej chwili etapie i co dalej z tą drogą? Czy zgodnie z tym, co wtedy było powiedziane, że jeżeli są wnioski takie, których, czy pomysły, których nie akceptują mieszkańcy, to one zostaną z tego projektu wykreślone, więc co dalej z tą drogą? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan radny Leszek Ogorzałek. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado. Ja bardzo króciutko. Prosili mnie mieszkańcy, Panie Prezydencie, czemu tego nie zrobiłem wcześniej, w październiku, więc to robię czy nie dzisiaj. Bardzo serdecznie kazali podziękować za Zwierzyniecką. Za piękną ulicę Zwierzyniecką, która została wykonana. No, ja to nie czyniłem wcześniej, ponieważ tam miały być jakieś drobne jeszcze kosmetyczne sprawy. Oczywiście pan mi zapewnił, że będą wykonane. Natomiast cieszymy się wszyscy, nie tylko z Czerwinów, całe miasto Tarnobrzeg, że wreszcie ulica Zwierzyniecka jest pięknie zrobiona, za co bardzo serdecznie ja dziękuję i mieszkańcy Czerwinowa. Panie Prezydencie, jeszcze mam jedną taką sprawę. Parking, ten, który zgłaszałem, pisałem dwa razy interpelację, to jest ulica Sienkiewicza. Obok tego baru Lukas. No jest to problem tam dla starszych osób, tam przeważnie starsi przyjeżdżają i chorzy. Przy wjeździe często tam jest, ciężko jest wykręcić i wyjechać tą uliczką. I ja tam pisałem wcześniej we wniosku, byłoby to super rozwiązanie, gdyby wjazd był, jak są światła na Sienkiewicza do tej przychodni, a wyjazd obok apteki, naprzeciwko Lukasa na Sienkiewicza. Jest to fajne rozwiązanie, z tym, że to jest park spółdzielni mieszkaniowej Tarnobrzeskiej. No ale bo trzeba by było się dogadać jako wspólna inwestycja. Byłoby tam fajne rozwiązanie. No a tutaj jeszcze ta właśnie, ten Zwierzyniec. Jak pamięta pan, pisałem w tych wnioskach już dwa razy. Interpelacje. Chodzi mi o tę ścieżkę zdrowia, o tę uliczkę. Jak mówiłem, wspominałem wcześniej, tu właśnie pan radny Bożek to wspominał w tej chwili. Mamy piękne jezioro Tarnobrzeskie, jak mówiłem, wspominałem wcześniej. Mamy gdzie popływać, ale mamy też i piękne płuce Tarnobrzega, czyli ten nasz piękny las Zwierzyniec. Można by było go właśnie zagospodarować. Ja nie mówię, że to się zrobi w 2017, co bym bardzo chciał, ale można by było poczynić jakieś kroki z Lasami Państwowymi, z Generalną Dyrekcją, czy w Lublinie nawet, z Okręgową Dyrekcją Lasów Państwowych, o przejęcie tego terenu, czy nawet samej drogi, a byłoby to fajnie, aby przejął ten teren, czyli ten cały trójkąt do ulicy Fabrycznej. To by można było piękny park zrobić, a ta droga, co leci do Alpiny, do ulicy Bema, jest to piękna, wymarzona trasa spacerowa, rowerowa i skrócenie drogi do cmentarza, naprawdę coś pięknego. I tu bym prosił, aby pan, abyście się zastanowili, siedli nad tym tematem, pochylili się, czy by tam nie można było zrobić tych pięknych płuc, wykorzystać te piękne płuca Tarnobrzega, wykorzystać tą naszą drogę. Mamy piękną Zwierzyniecką, aż się prosi od Zwierzyniecki teraz przeciąć ten las i do Bema. Coś pięknego. Do Bema. Drogą. Nie drogą asfaltową, tylko utwardzić ją, tylko utwardzić. Aż się prosi, takie skrócenie drogi na cmentarz. Bardzo wiele osób z Tarnobrzega właśnie jedzie, idzie na cmentarz.
a tam jest bardzo, bardzo źle. Parę świateł, utwardzić drogę, piękną alejkę spacerową. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pan radny Waldemar Szwedo. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie prezydencie, zacznę od pytania, czy ta droga, która łączy ulicę Borów z Fabryczną, za ciepłownią jest drogą? No bo on, jeśli jest drogą, to jest w bardzo fatalnym stanie. Co prawda ktoś ją ostatnio poprawił, ale tam są takie kociołby, że się jechać nie da, a jest to dobry skrót, bo bardzo trudno się włączyć do ruchu w godzinach szczytu, jadąc od Litewskiej. Trzeba długo czekać, a jadąc tamtędy w ogóle na Warszawską nie trzeba wyjeżdżać. Ale trzeba zacząć od tego, że te trzy dęby, które tam na środku rosną, to jest chyba nieporozumienie. Takim wielkim łukiem się je objeżdża, więc czy ta działka należy do miasta? Jeśli tak, to proszę tą drogę zrobić, no bo akurat przesuwaliśmy pieniądze na Kruczą. To jest tak jakby przedłużenie ulicy Kruczej. Nie, no to jest przedłużenie dosłownie ulicy Kruczej i wychodzi na wysokości Dąbrówki i jesteśmy już w mieście bez potrzeby wjazdu na Warszawską. I jeszcze pytanie o tą działkę, która jest między drogą, tą drogą, o której mówię, a płotem ciepłowni. Jest to wysypisko gruzu, śmieci i no i ziemi. Tej ziemi raz przybywa, raz ubywa. Nie wiem, czy kto chce, to tam wysypuje i czy kto chce, bierze. Jest tam wielki bałagan. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pani radna Anna Pekar. Panowie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rada. Ja bardzo krótko, ponieważ miesiąc temu nie mogłam być na tej ostatniej punkcie, ponieważ byłam oddelegowana do jednej ze szkół, więc w październiku mieliśmy Komisję Oświaty, Kultury i Sportu i gościliśmy wówczas pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Gościliśmy również funkcjonariuszy policji i zostały wypracowane pewne wnioski, które ja zostałam zobligowana do przedstawienia Wysokiej Radzie i prosić pana prezydenta o ich realizację. Więc zwracam się z prośbą o zwiększenie liczby funkcjonariuszy Wydziału do Spraw Prewencji Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, czyli powołać służby ponadnormatywne do pracy w terenie w celu zwiększenia współpracy ze szkołami na terenie miasta Tarnobrzega w 2017 roku, poprawić jakość monitoringu w placówkach oświatowych na terenie miasta Tarnobrzega, umieścić mapę zagrożeń na oficjalnej stronie miasta Tarnobrzega. Taka była sugestia nawet ze strony policji. Zwiększyć ilość szkoleń dotyczących problematyki uzależnień wśród młodzieży dla nauczycieli i pedagogów w szkołach, a ich organizację powierzyć ośrodkom zewnętrznym. I też został sam pozytywne komentarze. To był kontynuować miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Tarnobrzegu w przyszłym roku. Dziękuję. I chciałam się zapytać, czy wszystkie ulice w Tarnobrzegu to powinny być sprzątane, panie prezydencie? Bo czasami przez na przykład Sikorskiego to zastanawiałam się, czy wszystkie liście z klonu muszą spaść, żeby się móc... Wszystkie powinny być sprzątane, prawda? Spaść, aha, a później zostaną posprzątane. No taka droga dosyć uczęszczana. Bardzo długo czekaliśmy na to. No to nie wszystkie uważam. Tak samo tutaj akurat z Dzikowa. Mieszkańcy ulicy Pawłowskiego są oburzeni, bo sami muszą porządkować. A jest to droga, która wiedzie do Muzeum Przetwórstwa Siarki w Tarnobrzegu i oni są oburzeni, że tak samo płacą podatki, tego wymagają. Także proszę o poruszenie odpowiednich służb. Dziękuję serdecznie. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że do mnie pan radny Witold Zych kierował, rozumiem, pytania, stwierdzenia, więc pozwolę się do tego odnieść. Szanowni państwo, pan radny, myślę, że
przynajmniej dobre 5 minut mówił nie na temat. Ja pozwolę sobie naprawdę tylko jedną minutkę, a później już tylko i wyłącznie merytorycznie. Chcę się z panem naprawdę podzielić taką jedną historią z mojego życia, która mi się autentycznie z ręką na sercu zdarzyła. Sami państwo wiecie, bo ja jestem też na tym etapie, pan prezydent również, każdy, kto miał małe dziecko, zdarza się czasami, że małe dziecko potrafi coś powiedzieć, palnąć, że po prostu czasami szczęka o pół metra opada. I muszę państwu opowiedzieć taką jedną drobną historię związaną nie z moją córką, ale z moim najmłodszym szwagrem. Kiedy zacząłem jeździć do mojej żony, mój najmłodszy szwagier, obecnie już kawał chłopa, miał 2 latka. I oczywiście, jak to małe dziecko, dosyć lubiał rozrabiać i w pewnym momencie oczywiście narozrabiał bardziej, dostał reprymendę, lekki ochrzan, jak to mówimy. W pewnym momencie to dziecko się odwraca i mówi, przepraszam bardzo, bo ta historia mi się za każdym razem przypomina. Nikt mnie nie kocha, po co ja się urodziłem? I oczywiście szczęka nam opadła o pół metra na przynajmniej godzinę i muszę państwu powiedzieć, że jak słucham za każdym razem pana radnego Zycha, tego żale, że nikt go nie lubi, każdy, wszyscy są jego wrogami, przeciwnikami, jak jest prześladowany, to jak Boga kocham, za każdym razem przypomina mi się ta historia. I teraz merytorycznie. Szanowni państwo, milion razy z tej mównicy już mówiłem na temat wór ciarczkowych i tak dalej, ale dla pana radnego Zycha mogę po raz milion pierwszy. Chociaż wiem, że to pewnie będę jeszcze 1017 mówił i 21. Za każdym razem podkreślałem, że to, co pan radny kłamał wielokrotnie na mój temat, kolegów z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, zawsze podkreślaliśmy, że nigdy nie byliśmy przeciwni realizacji pana projektu ujęcia wód siarczkowych. Tylko zawsze, powtarzam, zawsze mówiliśmy to samo. Nie mamy możliwości w mieście, żeby z pieniędzy miejskich to zrealizować. Jeżeli miasto pozyskałoby środki, a byłyby takie możliwości z jakichś zewnętrznych funduszy, o co pół roku temu pan pytał, pół roku temu prezydent i służby odpowiadały, że tych pieniędzy nie ma, bo służby sprawdzały, że nie ma programu, po który możemy sięgnąć, to wchodziła w druga kwestia, inwestor. Dla mnie, panie radny, jest to bez znaczenia, czy to będzie inwestor w pozycji Siarkopolu, czy to będzie jakikolwiek inny inwestor, który będzie chciał zainwestować w to pieniądze. Więc rozmowa z panem to jest po prostu w ogóle bezprzedmiotowa. Tylko panu powiem jedno. Jak zawsze pan radny, już się przekonałem od 2 lat, ma taką tendencję, że zawsze z 10-minutowej rozmowy potrafi wyciągnąć 2-3 słowa i oczywiście zmanipulować całą rozmowę. To jest, można powiedzieć, że jak się rozmawia z panem radnym, to jak choroba. Można się nim wolnie zarazić. I otóż, szanowni państwo, przecież byliśmy na tej komisji w szerokim składzie. Ja powiedziałem, że ja z panem Paruzelem w tej sprawie w 4 oczy nie będę się spotykał. Ja powiedziałem, że z przyjemnością, jeżeli pan radny twierdzi, że pan Paruzel chce przekazać te środki, zapraszamy pana Paruzela na najbliższe posiedzenie Komisji Techniczno-Inwestycyjnej, żeby w naszym takim gronie powiedział, że chce środki takie przekazać, ba, powiem więcej, żebyśmy coś mieli na piśmie. Bo do tej pory już jedną historię z panem Paruzelem mieliśmy odnośnie dostarczania wody. Kto interesuje się funkcjonowaniem Siarkopolu, wie o ciekawych pomysłach zakupu ciekawych różnych podmiotów i ja nie będę rozmawiał w 4 oczy, bo po pierwsze nie jestem do tego upoważniony, bo pan prezydent ma do tego o wiele większe kompetencje, a po drugie oczekiwałbym, tak jak pan zawsze to powtarza, w zespole. Mamy zespół techniczno-inwestycyjny, nazywa się Komisja Rady Miasta i w tym zespole możemy z panem Paruzelem wszelkie szczegóły rozmawiać. Oczywiście, że będę obecny, bo to jest temat, który istnieje w mieście, nie mogę powiedzieć, że mnie nie interesuje. Z przyjemnością się spotkamy i będziemy rozmawiać. Jak pan Paruzel przyjdzie w tej sprawie, zaprosimy, nie to, że przyjdzie, zaprosimy, bo już poprosiłem pana radnego wczoraj, przewodniczącego komisji, żeby zaprosił. Jeżeli jest taka wola, poprosiłem, żeby zaprosił. Czyli z mojej inicjatywy, panie radny, słyszał to pan na własne uszy. Jeżeli pan Paruzel przyjdzie, zadeklaruje nam, tylko jeszcze jedna rzecz, szanowni państwo. Zgadza się, ja powiedziałem, że możemy zacząć od jutra, tylko oczywiście pan radny musi wyciąć ten jeden fragment z tych 10 fragmentów. Ja bardzo wyraźnie powiedziałem, żeby przystąpić do realizacji ujęcia wód siarczkowych, trzeba tak. Po pierwsze, pierwszy etap, czyli krótko mówiąc, realizujemy ujęcie. Ostatnim etapem, 15, jest, jak pan mówi, seniorzy z tego korzystają, czy ktokolwiek będzie tego potrzebował. Ale ja chcę znać 2, 3, 4, aż do 14 i 15 włącznie. Jeżeli pan Paruzel nam to przedstawi jako inwestor, bo ja nie mówię, że pan Paruzel, inwestor, przedstawi nam ten plan albo pomysł, jak to chciałoby, bo jeżeli chce zainwestować pieniądze, to musi to jakoś przedstawić nam. Przedstawi nam, jakie pieniądze chce nam przekazać. Bo jeżeli my usłyszymy, że dam wam 400 tysięcy na odwiert i tyle, no to, szanowni państwo,
Za chwilę pan Zych powie, że no mamy odwier, teraz miasto niech wyłoży miliony. Bo przecież pan radny mówił, że nad pierwszym krokiem mogą być baseny, nawet jeden czy dwa. Tylko co baseny zrobimy? Nad jeziorem, na terenie pustym? Zaraz, nie, w jakim trybie? Już panu mówię. Ale czas nie rozumiem. Nie, nie, panie radny. Bardzo przepraszam, tu są odpowiedzi, interpelacje na zapytania, wnioski. Teraz panu czytam tryb. Panie radny Mastalerz, że tak powiem, panie radny, a to już czytam panu statut. Czytam panu statut. Radni mają, paragraf 65, 65, powtarzam panu, dać panu kartkę? Radni mają prawo składać wnioski i zapytania we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady w odpowiednim punkcie porządku obrad. Wniosek musi mieć formę pisemną. Odpowiedzi udzielają przewodniczący, przewodniczący właściwej komisji, prezydent lub wyznaczony przez niego zastępca lub pracownik urzędu. Ja nie odpowiadam na pytanie do prezydenta, tylko do mnie. 65 paragraf. I jeszcze raz powtórzę. Jeszcze raz. Niech pan więcej takich bzdur nie opowiada. Więcej niech pan nie opowiada. Z przyjemnością spotkamy się z panem Paruzelem na komisji, omówimy sprawę. Jeżeli na piśmie będziemy mieli deklarację, bo słowa są bardzo ulotne, zwłaszcza jeżeli chodzi o pieniądze. Będziemy mieli deklarację na piśmie, co chce pan Paruzel zrobić, jakie dać pieniądze, możemy zacząć nawet dzisiaj jeszcze. Pan prezydent odpowiada na interpelacje i zapytania, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja dla odmiany lubię pana Witolda Zycha. Jeżeli chodzi, to może tak, może zacznę od pana radnego Dariusza Bożka i to studium. Faktycznie studium zostało uchwalone przez Wysoką Radę, no tylko mieliśmy pewien problem w Urzędzie Wojewódzkim, rozstrzygnięcie nadzorczym, wojewoda to studium uchylił. To studium w tym momencie jest na etapie opiniowania, uzgadniania. Już praktycznie ten etap się niedługo zamyka. Tak jak deklarowałem, nie będzie tej drogi. Tej drogi nie będzie. Jeżeli chodzi o sprawę związane z Lasem Zwierzynieckim, to tam mamy kłopot, bo to Las Zwierzyniecki nie jest naszą własnością, nadleśnictwo. Ja sobie już tak wczoraj przeglądałem. Nadleśnictwo nie pozbywa się lasów. Wręcz odwrotnie, Skarb Państwa pozyskuje lasy prywatne. No właśnie. Także tutaj nie wiem, czy to cokolwiek się uda. Nadleśnictwo też w ogóle nawet nie jest zainteresowane, żebyśmy wchodzili w pewne działki i ewentualnie poprawiali nawet drogi. Tam był kłopot swojego czasu na Borowie, na ulicy Borów, jak była realizowana z budżetu obywatelskiego. Nadleśnictwo też, powiedzmy, jak przechodzimy takim wąskim gardłem przez las, był wielki kłopot z jakimikolwiek uzgodnieniami z nadleśnictwem. Jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, panie radny, tam jest kłopot taki, bo dyrekcja też nie zgłasza ewentualnie zapotrzebowania takiego, jeżeli chodzi o drugi stopień, bo to jest tak, na siłę kogokolwiek uszczęśliwiać, no to chyba nie do końca o to chodzi. Jeżeli faktycznie dyrekcja szkoły muzycznej będzie uznawała, że ten drugi stopień powinien być, to jak najbardziej takie kroki ze strony miasta zostaną podjęte. Znaczy tak powiedziałem, no to nie chcę nikogo na siłę uszczęśliwiać. Jeżeli chodzi o spotkanie z panem Januszem Paruzelem. Ja wiem, że wczoraj pan radny spotkał się z panem Januszem Paruzelem, bo akurat jak przechodziłem, no wychodziłem późno wieczorem z urzędu, to akurat minąłem się z nim, szedł na spotkanie, była chyba zarząd osiedla Stare Miasto. Miał swoje spotkanie. Potem po tym spotkaniu też rozmawialiśmy telefonicznie. Ja wyraziłem chęć spotkania. Faktycznie jest taki pomysł, na razie to tylko pomysł, żeby powstała spółka miejska, miasto aportem wnosi swoją 11-hektarową działkę, Siarkopol, ewentualnie wkład pieniężny. Co z tego wyniknie? Do takiego spotkania dojdzie, na pewno pan Paruzel na razie, powiedzmy, chce się spotkać w węższym gronie, ewentualnie jak zapadną jakieś decyzje, wtedy ewentualnie moglibyśmy nawet przedstawić Wysokiej Radzie czy Komisji Inwestycyjno-Technicznej, co z tego spotkania faktycznie wyszło, no ale to tak jak pan przewodniczący Kanika powiedział, no to też pewne rzeczy chcielibyśmy mieć na piśmie, bo
bo słowa są ulotne i nic nie wnoszą. Jeżeli chodzi o dworzec PKP, faktycznie, tutaj pan radny, no jak zacytował, do 2023 niestety Polskie Koleje Państwowe nie są zainteresowane, żeby cokolwiek z dworcem robić i wczoraj zobowiązałem Wydział Komunikacji, Wydział Gospodarki Gruntami, żeby takie pismo do PKP przygotowało, a więc będziemy chcieli rozmawiać. Jeżeli PKP, powiedzmy, nie chce inwestować w ten teren, to miasto ewentualnie jest zainteresowane przejęciem tego terenu. No powiem za symboliczną złotówkę, no bo na tym nam zależy. Niedawno było takie spotkanie akurat, jeżeli chodzi o drogę obwodową, bo dwa budynki należące do państwa i kolei państwowej, Polskich Kolei Państwowych będą wyburzane, no ale wtedy, no powiedzmy, nikt z nieruchomości z PKP tego tematu nie chciał podjąć. No ale o dworzec będziemy walczyć, jeżeli droga obwodowa będzie przechodziła, na pewno tego tematu nie odpuścimy. Jeżeli, powiedzmy, nie uda się dogadać z PKP, żeby jednak umieściło ten dworzec, bo ja uważam, że Tarnobrzeg, tak jak pan radny Witoldzych powiedział, zasługuje na to, żeby mieć dworzec z prawdziwego zdarzenia. A nie, no w tym momencie stoi pusty, nieczynny budynek. No wstyd. Więcej pytań nie zapisałem, a więc na pozostałe interpelacje odpowiemy państwu na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panu prezydentowi. Wysoka Rado, wyczerpaliśmy punkt 10. Przechodzimy do punktu ostatniego, 11. Tutaj mamy punkt oświadczenia radnych i tutaj prosiłbym o mieszczeniu się w tych 4 minutach, kto by chciał zabrać głos. Bardzo proszę o...